Cześć, nazywam się Ania Kukawska i witam w kolejnym odcinku programu Pet Show. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Damianem Milewskim, a także typy Damiana Jonaka odnośnie walki Andrzeja Fumfary i Artura Szpilki. Czy przekręć? Andrzej Fumfara. Nie no, u mnie już leci ten głos, mam to wyłączyć? Tak, zdecydowanie. Nie no, nie wyłączaj, no co ty, no mówże. Jedziemy. A już? Na co? A dokąd mnie łapie? Słuchaj. Kto? Damian Milewski to jedno z najważniejszych odkryć polskiego MMA w tym roku. Ten zawodnik przebojem wdarł się do czołówki tego sportu w naszym kraju, ponieważ wygrywał walki z dużo wyżej ocenianymi od siebie zawodnikami. A o Drwalu nic nie powiem. Dobra, może nie z tego Drwala. Nie ma co gęby pokazywać. Dlaczego? Ja już parę razy pokazałem. Starczy. Starczy. Proszę bardzo. Przemysław Saleta po wygranej z Andrzejem Gołotą postanowił zakończyć swoją walkę. Tak, chyba karierę. Też nie gadam o Legii, to zawsze ma swoje takie ciekawe sądy, a potem... to może wytnij ten fragment, co mówiłem o prezesie, bo to była prywatna rozmowa. I się tak... Juras, drugi to Adam Badziak, kurnowie, legioniści. Mnie interesuje, żeby dać dobre walki, żeby wygrywać, żeby dostawać jasne walki. A to, czy to będzie Marii Kulis-Łodowska, czy będzie to ktoś inny, to dla mnie nie ma znaczenia. Jeszcze Kulis-Łodowska mogłaby trochę więcej popracować, ale ona długo czasu traciła na mężczyzn. Nie miała ta kochana kobieta, w sensie dosłownym przez wielu, też dosłownie, nie miała ona czasu za wiele. Dobrze, już. Ja muszę pokazać. No trudno. Tak, jak wyszucie. Damian, powiedz, czy wybierasz się pod koniec października na Pomorze? Z tego, co mi wiadomo, to chyba tak. Więc, no, wybieram się. Czyli na pewno zobaczymy Ciebie na MMA Atak 4. No, w poniedziałek jedziemy, jeszcze nie tą dzisiaj. A czy tylko się podlegujemy? Sru. Jak włosy? No właśnie, dobrze. Żeby nie było, wiesz, głupio gadać, to przynajmniej włosy. Żeby to tu się odbyło, ale jeszcze chyba za wcześnie, ale za parę lat kto wie. Oby tak było. Jak widać, światło nam czasami gaśnie, ale nie przejmujemy się. Najbliższe plany sportowe to już 7 września, 7 grudzień Wrocław. To będzie walka w obronie pasa? Czyli Bundesliga, 7 Bundesliga, czyli Liga Mistrzów. I potem 7 kolejka rozgrywek i ciekawe. Janusz Panasewicz powiedział mi, że trener Fonarek to jest miły, łagodny pan, on by chciał, jak się wyraził, żeby trener kadry był skurwysynem. A z drugiej strony znam opinię taką, że trener Fornalik to nie Geppetto i drewna nie ożywi. Czyli czy wina jest jednak w Fornaliku, czy w kadrze? Rzeczywiście, tak. Co chciałem powiedzieć, że ten, ja z tych dowcipów to słyszałem, jak Pinokio się zapalił, jak się masturbował. W każdym razie, no to dowcip, to ja też dowcip. No, to dziennikarze sportowi z Warszawy też dowcipy znają. No po co druga? Nie, weźmy jeszcze raz. Dobrze. Fok, nie nagrywam, dziękuję. W finale postawiłbym na Lisicką, za nią przemawia nie tylko uroda. No, gdyby wygrała oczywiście, to byłaby tak troszkę jak Anna Kurnikowa, która niegdyś nie osiągała żadnych sukcesów, a wszyscy ją znali i popularność tenisa rosła dzięki temu, że ładnie się prezentowała na korcie. Lisicka nie dość, że ładnie się prezentuje, bo wygląda naprawdę cudownie, to jeszcze... Walka Michała Masternaka w obronie tytułu mistrza Europy w boksie. Je. Nagrywaliśmy w TVN-ie, to mnie pytałeś, czy gole klatę. Kurwa, to nie byłeś zdenerwowany wtedy. To poszedłem na flow. No dobra, flow, jedziemy. Dobra, teraz będzie Roma Lazio.
Z Anglii przenosimy się do Włoch na derby Rzymu. Nie ma Nadala, nie ma Federera i Serb dominuje od kilku turniejów, nawet od kilku sezonów zaryzykowałbym takie stwierdzenie, od dwóch, trzech. No a do tego ma przepiękną kobietę i to też za nim przemawia. Nie, przepraszam. Wszystko to, ten skład, ten nieporadny Łukasik w środku pola na przykład, to wszystko to pomysły. Przecież my żeśmy się zachwycali, że Łukasik, Furman to będzie przyszłość reprezentacji. Ja widzę, oni nawet na mecz za Polonem ławka. I nawet ten drewniany Wrdoliak, ten Gepetto Wrdoliak, Gepetto drugi utalentowany Helio Pinto, tak? No to oni są nawet lepsi, mimo że nie potrafią grać w piłkę nożną. Lepsi od tych naszych mega talentów, które mają błysnąć. Wszystko. Nie, patrzę, czy wygląda. Dobrze jest. Jedziemy. Mieliście teraz okazję skakać na lodowych torach. Historia Premier League. Możesz powiedzieć, bo potrzebujemy coś więcej. Dobrze, dobrze. Czyli wszystko zaczęło się od bitwy pod Hastings w 1066 roku bodajże, kiedy to Anglicy wygrali. Nie, no dobra. W 1966 zdobyli mundial. Nie, w 1066 roku. Transowali. Ja cały czas wierzę, bo jestem kibicem, a kibic to wiadomo idiota. Taki człowiek trochę, jak to się pozbawiony racjonalnego myślenia, to nie jest na pewno kartezjuszem, na pewno. I taki kibic wierzy w to, że urwie się Sławek Peszko, tak? Ja bym nawet Sławkowi dał te trzy piwa do łóżka, żeby się lepiej czuł, żeby się nie stresował. W kolejnym odcinku programu Bad Show. Nie na darmo jestem dziennikarzem sportowym. Mam nadzieję, że takich fragmentów nie będzie w ten making of. 900 lat później zdobyli tytuł mistrzostwa. I? Okej. Tak? Dobra. Jura, rok 2003 się... Fu, kurwa. 2013. Rok 2003... Cześć, witajcie w kolejnym 50. jubileuszowym odcinku programu Bad Show. Cieszę się, że tyle wytrzymaliście z nami.